tego dnia i w takim dniu nadzieję, że to nie spotka. Chyba jakby kogoś spotka, to w sumie kiepsko byłoby mówić do kamery. Wiem, że sobie wyjdę na dwór, bo kupiec siedzi w domu bezczynnie. Ale jak jest taka całkiem pogoda, może jest trochę błotka. Dobra, jest trochę bagno tutaj, ale mieli koło. Strasznie kraszy się tu. Wow, no właśnie. Trochę może ściągnąć. Dobrze, takie rzeczy umiem wylatować. Proszę was za to, że tak coś cały czas tłuczę o ramę, ale jest to pancerz, który wam za chwilę pokażę. Po prostu to jest takie bagno, że jak kręcę równym tempem, to czuję, jak w każdą stronę mam miata. No. Jestem tutaj jakieś 8 minut po deszczu. To jest ciekawy zjazd. Aczkolwiek dzisiaj może być niebezpieczne, ale trudno. Pewnie jakieś nie wyrobiłem i wyleciałem tam dalej. Było trochę bardziej mokro niż teraz jest. Zejdziemy sobie do końca ścieżki leśnej, w zasadzie drogi leśnej. Tam zobaczymy, czy pojadę takim dłuższym wariantem, co jeździmy na treningi, czy wrócę. Chyba pojadę. No właśnie, słyszycie. Właśnie powiem powiedzieć, że jak widzicie na kierownicy, pojawiła się nowa rzecz. Dobra, idę w prawo.
najzwyklejszy garminarz 520. Bo na inny po prostu nie miałem budżetu. Ale jako pierwszy komputer może być. Czuć, jak zmiata mnie z drogi. Pół godziny temu dosłownie padało, tak dosyć solidnie. Ale wyszedłem. Po lewej stronie w ogóle jest wiórek, chyba już tutaj, albo gdzieś w okolicy. Będzie za chwilę ładniejszy widok. Jeszcze nie tu. Tutaj. Bardzo ładne miejsce. Aż chyba zrobię sobie to zdjęcie na miniaturkę. Czekajcie chwilę. Dobra, zdjęcie zrobione, jedziemy dalej. Tu jest taki ciekawy zjeździk, ale wolałbym dzisiaj nie. Tam na dole nieźle się można wykąpać, jak ktoś by chciał. O, tu w lewo też. O, taki. To zjeżdżałem. To też zjeżdżałem, ale tutaj są takie miejsca, gdzie nie jest ciężko zjechać, ale do wody już można. Raczej tutaj zjeżdżałem. O, tu jest ciekawe miejsce. Podjadę z prawej strony. Teraz to też zatrzymam wideo, bo z tego miejsca będzie film. 15:49. No, tutaj gdzieś powieszę kamerkę, a my widzimy się za chwilę. Cześć, widzimy się znowu. Film został nagrany. Wracamy do domu. W sumie to prawie zaliczyłem taką noglebę, która mogła się skończyć co na mnie z zwaniem tej pomocy, chociaż nie wiem, kto tą pomoc by mi wezwał, bo no trochę mnie poniosło tutaj. A jak widzicie, teraz korzenie ślizgają. To nie jest najbezpieczniejsza pogoda do jazdy. Ty masz, za chwilę zacznie padać, bo zaczęło wiać. O, tu jest taki zjeździk i tu w prawo. A nie wyjadę.
A nie wyjechałem. Dobra. Jakoś tak z fartem, ale się udało. Dobra. Prosta droga. Widzimy się na końcu tej drogi. Dobra, jesteśmy znowu na ścieżce. Wracamy do domu. Mamy już 4 km zrobione. Taka runda, żeby po prostu kręcić, a nie żeby jakieś rekordy robić. Bo długą lekcję miałem, a nie chcę wrócić do domu, jak będzie ciemno. Czyli tak się już ściemnia, więc trzeba się trochę pośpieszyć. Pośpieszyć, ale bezpiecznie się pośpieszyć, bo no, jak wspomniałem wcześniej, miałem prawie glebę już i nie chcę ryzykować więcej swojego szczęścia, bo coś czuję, że na dzisiaj limit tego szczęścia już wyczerpałem. A ten kask z Decathlonu, coś czuję, że ja bym poleciał na twarz, ale ogólnie na głowę to by mi dużo nie pomógł. Bo nie ukrywajmy, taka jest jakość kasków z Decathlonu. Szpegnięty w kilku miejscach i boję się w nim jeździć. No, tu jest kolejny fajny zjeździk, ten, który już jechałem na takiej prędkości dosyć wysokiej, ale coś się, że to też mi się po prostu udało. Tak, są takie warunki, że no, nieciekawy jest po pierwsze się rozwalić ze względu na sytuację na świecie, a po drugie ogólnie głupio byłoby się rozwalić na korzeniach. Znaczy, wywalałem się nieraz na korzeniach, ale to tak z półtorej roku temu ostatni wypadek na korzeniu był. A tak to od roku nie miałem żadnej solidniejszej gleby. Mam nadzieję, że takiej solidniejszej już nie będzie. Ten kasek jest taki całkiem twardy, więc na luzie się go przejechało. No, wracamy do domu, bo nie ma co ciągnąć tego. Ale aż muszę przyznać, że jestem zadowolony, jak udało mi się to wyratować. Bo tak jak ja to wyratowałem, to ja sam nie wiem. Ja już myślałem, że jak przejadę przez kolejny korzeń, znaczy nie przejadę w zasadzie przez ten korzeń, tylko będę już nad nim leciał. Też trzeba uważać, to jest takie bagno, że każdy fałszywy ruch i suwa do dziury, bo są takie głębokie, znaczy głębokie, takie o, dziurki. Trzeba uważać, bo tył strasznie ucieka. Po kamieniach też potrafi tył uciec. Ale najbardziej po czym tył ucieka, to po prostu jak jest bardzo dużo błota, więc jest właśnie takie bagno, no albo mokre korzenie, na których bym musiał się nauczyć w końcu jeździć, bo no nie ukrążę na tych korzeniach. Niektórzy, znaczy niektórzy ludzie, którzy jeżdżą już kilkanaście lat, to lecą dwa razy szybciej jak ja, więc trzeba to poprawić. Nie ukrywam, że dobrze mi idzie w technice, jak na to, że jeżeli jazda 3 lata, to nie jest aż tak długo. 3 lata to jest chwila w zasadzie. I no, nie ukrywam, że mógłbym przez te 3 lata nauczyć się więcej, niż umiem teraz. I w ciągu tych 3 lat tak samo mógłbym mieć większy postęp taki siłowy i ogólnie bym się za siebie wziął. No.
dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Możecie zostawić w prawej stronie nadal subskrypcję. No kapcia nie mam. A więc żegnam się z Wami. Do następnego. Cześć.